Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie i zapraszam na małe spotkanie ze mną i z Waszymi grami, czyli gra miesiąca grudnia. Wiem, że jest koniec stycznia, ale słuchajcie, ten styczeń jakoś tak szybko mi minął, choć nie, jest to przecież najkrótszy miesiąc w roku. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim z Was, którzy zagłosowali na grę miesiąca stycznia, mimo że nie została ogłoszona. No i oczywiście zachęcam tych z Was, którzy jakoś tam jednak tego głosu jeszcze nie oddali. Moment jeszcze mamy, przypominając jednocześnie, że do końca stycznia również wybieracie i głosujecie na grę miesiąca, na grę roku 2022 i mogę Wam powiedzieć, że trwa naprawdę zażarta walka na podium, więc zapraszam, oddajcie swoje głosy, może jeszcze coś tam się zmieni, natomiast jest całkiem ciekawie. No i dobrze, i teraz opowiem Wam o tym, cóż się działo w grudniu na planszowych stołach. Wybieraliście swoją ulubioną grę miesiąca grudnia, jak również ulubioną grę familijną i w przypadku tych gier rodzinnych pomyślałam sobie, powiem nie o top 10, tylko top 15, bo jest ciekawa i może to być też taka fajna inspiracja. Gracze graczom proponują dobre, sprawdzone, polecane gry familijne, gry rodzinne, gry dla takich graczy, którzy może zaczną swoją przygodę w planszówki właśnie od tych tytułów, bo one cechują się raczej taką prostotą zasad, więc dzisiaj wyjątkowo będzie top 15, no i top 10, jeśli chodzi o Wasze ulubione gry grudnia. Zacznę sobie od tych familijnych, które otwiera gra Flamecraft, a więc smoki, bardzo urocze i prawdę mówiąc, no cała otoczka tej gry tak przyjemnie wygląda. Nie wiem, jak się w nią gra, wiem tylko, że proste są zasady, bo nie miałam okazji zagrać, natomiast Wy lubicie, więc na miejscu 15. 14 miejsce to jest absolutnie ponadczasowy Azul, który sprawdza się zawsze i wszędzie, więc nie dziwię się, że tu się znalazł, chociaż myślałam, że będzie wyżej. Kolejna pozycja, czyli miejsce 13, tak może trochę pechowo. Nic o tej grze nie powiem, bo nie miałam okazji zagrać w domek. Natomiast wiem, że wygląda też uroczo. No i właśnie te gry familijne, rodzinne chyba będą się tym cechować. Sprawdzamy dalej. Miejsce 12, no słuchajcie, Carcassonne, czyli absolutny klasyk, kafelkowa gra, w której dokładamy sobie te kafelki, dokładamy i w ten sposób zbieramy punkty i przyjemnie się bawimy. To jest trochę dla mnie zaskoczenie, bo spodziewałam się, że Brzdęk, który jest na 11 miejscu, będzie wyżej. Szczególnie, że zaraz usłyszycie, co jest nad Brzdękiem i to dopiero jest zaskoczenie dla mnie. Natomiast Brzdęk u mnie również w ramach takich rodzinnych, familijnych rozgrywek w 100% się sprawdza, więc przychylam się, chociaż ja bym pewnie przesunęła go wyżej. No i to 10 miejsce, słuchajcie, Dixit. Jak najbardziej, gra familijna, gra na wyobraźnię, gra, gdzie mamy te piękne karty i jest totalna prostota zasad, natomiast raczej bym inną gradację dała z tym Brzdękiem. Niemniej jednak, skoro Wam się sprawdza i tak lubicie, to właściwie czemu nie? No i kolejna pozycja, czyli 9, to Catan. Catan, kurczę, tych katanów jest tak wiele, różnego rodzaju, od wyboru do koloru, przeróżna tematyka, naprawdę jest z czego wybierać. Tu jest oczywiście ten katan jakby podstawowy, natomiast za każdym razem chodzi mniej więcej o to samo, tylko w jakimś tam innym świecie, bądź też właśnie w innej tematyce. Zdaje się, że mówiłam o katanach w grach polecanych przed świętami, jeszcze w poszczególnych wariantach cenowych, więc możecie zerknąć. To tyle, jeśli chodzi o katan. Miejsce 9. Na 8 miejscu gra z ptactwem, jajeczkami, które sobie dopasowujemy, mówię o ptakach, do różnych obszarów, czyli Na skrzydłach, również urocza, chociaż ja się podpisuję rzeczywiście bardziej pod pozycją 7, bo bardzo też lubię wyprawę do Eldorado, świetna kafelkowa gra, w której jest jeszcze ten wyścig, no i maczety, słuchajcie, w dłoń, wiosła w dłoń, bo trzeba jak najszybciej do tego Eldorado dotrzeć, więc świetnie, że gracie. Nisko, jak dla mnie, pozycja 6 dla Zaginionej Wyspy Arnak i trochę mnie to dziwi, bo Zaginiona Wyspa Arnak wśród Waszych ulubionych gier miesiąca, no zwykle gdzieś tam na tym podium jest, tutaj dopiero 6 miejsce, natomiast może ona być, no nie wiem, czy ciut trudniejsza to dobre słowo, natomiast jest odrobinę trudniejsza niż
niż chociażby taka pozycja jak no Dixit, to już nie mówię, ale choćby Catan. No i dobrze, miejsce piąte, wcale mnie nie dziwi, Kroniki Zamku Avel, jak najbardziej świetna rodzinna gra. U mnie też się rodzinnie bardzo, bardzo sprawdziła. Turlanka, walka z potworami i wyprawa, żeby bronić tego naszego królestwa, bo tam gdzieś to monstrum nadchodzi, ładnie zilustrowana, więc wcale mnie nie dziwi, że miejsce piąte. Zbliżamy się do podium. Słuchajcie, kolejna pozycja, czyli czwarte miejsce, to jest polskie wydanie Creature Comforts, czyli Dobry Rok. Ten Dobry Rok się udał Lucrum Games. Bardzo ładnie ta gra wygląda i rzeczywiście ma proste zasady. Dobry Rok zabiera nas do takiej bajkowej, cukierkowej krainy i myślę, że familijnie będziemy się wszyscy tam dobrze bawić i dobrze czuć. I to jest planszówka, w której są planszówki. To jest też ciekawy motyw, między innymi Everdell. Tak mrugam do Was, bo wiecie, że Everdell tu się znajdzie wśród tych polecanych rodzinnych gier. Ale idźmy dalej, bo miejsce trzecie, wysokie miejsce, ale myślę, że zasłużone, bo ta gra rzeczywiście świetnie się sprawdza przy różnych okazjach, ale rodzinnie szczególnie, potwierdzam, czyli Cascadia, również gra kafelkowa, która oferuje nam naprawdę sporo bardzo ciekawego kombinowania. Na drugim miejscu nadjeżdżają pociągi, czyli kolejna taka seria rzeka, w tym sensie, że jest tych wsiąść do pociągu tak wiele, że tę swoją pociągową kolekcję można sobie niesamowicie rozbudować. Jedna z podstawowych wersji gier, bo jest mnóstwo dodatków, to jest Europa i to właśnie na nią zagłosowaliście. No i słuchajcie, pierwsze miejsce. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem dla tych z Was, którzy w tych planszówkach już siedzą, czyli Everdell, natomiast może być świetną inspiracją dla tych, którzy swoją przygodę z planszówkami zaczynają albo sięgają bardzo rzadko i chcieliby może częściej, no to ten Everdell okazuje się, że sprawdza się wyśmienicie. Wielkie drzewo i również bajkowa kraina. Zatem tak prezentuje się to 15. Mam nadzieję, że to będzie no właśnie jakaś fajna taka inspiracja, może nawet motywacja dla niektórych z Was, żeby troszkę głębiej w te planszówki wejść. W styczniu w ramach głosowania oddajecie głos na ulubioną, na Waszą ulubioną grę miesiąca stycznia, ale też zawsze jest ta druga kategoria, którą wybierają moi patroni i tym razem wybrali kategorię moja ulubiona gra, której nie szanują inni. To może być bardzo ciekawe, już tam podejrzałam sobie, jakie tam są tytuły, więc no, bardzo chętnie nagram Wam odcinek w lutym o tym, czyli taka gra, którą, do której by chyba nie zasiedli inni, tak to rozumiem z tym szanowaniem, więc zachęcam Was do oddawania głosów, a ja przechodzę sobie do top 10, czyli Wasze ulubione gry, w które najchętniej graliście w grudniu. No słuchajcie, nie będzie tu jakichś wielkich zaskoczeń, jak już wiecie, z kolejnych top list, ale troszeczkę przesunięć, jeśli chodzi o miejsca, tak jak najbardziej. No i zacznijmy już od 10, gdzie jest bardzo miłe zaskoczenie. Myślę, że powiązane mocno z tym, że ta gra wróciła w ramach do druku, czyli Małe Epickie Podziemia, więc popieram jak najbardziej. Fajnie, że Małe Epickie Podziemia znowu na Waszych stołach, bo czasem mniej znaczy więcej, jak w tym wypadku. Chociaż szkoda mi bardzo, bo w tym miejscu poprzednio było Bitoku i mogę Wam od razu już powiedzieć, że nie ma Bitoku. No nie ma w top 10, jest poza top 10 niestety, jeśli chodzi o grudzień, więc strasznie szkoda. Na miejscu 9 uplasował się Nemesis, moi drodzy, więc w zasadzie ponownie na miejscu 9 obronił sobie pozycję. No i wspomniana przy grach rodzinnych na wysokim trzecim miejscu, tutaj 8 miejsce dla Cascadii, która naprawdę prężnie się tutaj w tej top 10 od jakiegoś czasu trzyma. Następna pozycja, i to jest spadek z miejsca 6, dla Duny Imperium. Myślę, że wszyscy miłośnicy uniwersum Duny no pewnie się zasmucą, że spadek, natomiast też bezpiecznie ona sobie tutaj jest. Kolejna kosmiczna tematyka, czyli terraformacja Marsa, moi drodzy. No, dziwię się, że nie ma ekspedycji Ares, bo mnie akurat ona jakoś bardziej spasowała. No, ale dobrze, to jest wasza top lista, więc nie będę już więcej komentować. Wieczna zima, Paleoamerykanie, czyli ta polska wersja Endless Winter,
na miejscu piątym i ta Wieczna Zima Wam się bardzo podoba, bardzo mnie to cieszy, bo ja akurat miałam okazję grać w nią dużo wcześniej, jeszcze w fazie prototypu, zanim kampania wystartowała i nie było wiadomo, że będzie po polsku, więc bardzo się cieszę, że Galacta się za to wzięła i się udało i tę grę mamy. Na miejscu czwartym wciąż usilnie budujecie Dezo w Ark Nowej, czyli no, długiej grze euro, w której naszym zadaniem jest rozlokować sobie w naszym ogrodzie zoologicznym przeróżne zwierzaki i to jest awans z miejsca piątego. No i teraz mamy podium. Uwaga, uwaga! Everdell na miejscu trzecim, więc już wiemy, że nie w czołówce, ale tak naprawdę to jest drobny spadek z miejsca drugiego, więc tu jest tylko taka mała zamiana. To Was może delikatnie zaskoczyć, bo Nemesis Lockdown jednak jest na miejscu drugim, więc spadł w grudniu z miejsca pierwszego, więc wiecie, że wow, na miejscu pierwszym ponownie powrócił, wprawdzie teraz to awans czwartego, ale przez długi czas w tym okresie wakacyjnym utrzymywała się zaginiona wyspa Arnak na miejscu pierwszym i znów na miejscu pierwszym w grudniu się znalazła. No to dobrze, tak szybciutko, bez pudełek słuchajcie, bo myślę, że fitness zrobię sobie bliżej wiosny i będę znosić znowu te pudełka, ale wszystko powinniście tutaj widzieć w paskach, więc powinno być przejrzyście. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Wasze wybory. Takie gry zdominowały Wasze stoły. No, jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy w styczniu, jeśli chodzi o dominację, bo niedawno opowiadałam Wam o Władcach Ziemi. No, zobaczymy, jak władcy zawładną Waszymi stołami. Niczego nie sugeruję, bo tych nowości jest więcej i już się ukazują i ten rok 2023 no, zapowiada się całkiem ciekawie, bo kolejni wydawcy ogłaszają swoje premiery, nowości, więc będzie z czego wybierać, tylko zasobność portfela potrzebna, taka naprawdę spora. Zachęcam Was jeszcze raz do oddawania głosów, jeszcze ten moment zostało. Dziękuję za wszystkie już oddane, no i na pewno widzimy się niebawem w rozstrzygnięciu gry roku. Tymczasem, moi drodzy, tyle ode mnie. Dzięki serdeczne za uwagę, do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się, cześć!